Adam przyszedł do mnie do pokoju i mówi tak: mama, wiesz, uratowałem dwoje dzieci. Ja mówię: matko, jak uratowałeś dwoje dzieci? No, wskoczyłem do rzeki i wyciągnąłem z wody dwoje dzieci. Ja mówię: synu, przecież ty mogłeś stracić życie. Ale potem, jak już ochłonęłam z tych emocji, jak Adam stał i tak patrzył na mnie, ja mówię: synu, no zrobiłeś coś wielkiego, coś wspaniałego. Ratowałeś dwa istnienia, dwa życia. Jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem. Adam Chryciuk. W wieku 16 lat, jako jedyny ze zgromadzonych na dzikim kąpielisku nad Sołą w Oświęcimiu, wskoczył do wody i uratował dwoje tonących dzieci. Zrobił to, co do niego należy, wskoczył, nie patrząc na to, że woda, że niebezpieczeństwo, że nurt, że tamtej wodzie już parę osób utonęło, że inni ratują życie, też stracili zdrowie. Przy wsparciu nieumiejących pływać kolegów wyciągnął z rzeki dwóch 10-letnich chłopców. Adam to chłopak niezwykle skromny. Podkreślał jedną rzecz. Nad Sołą byliśmy z kolegami. Z Mateuszem Płaczkiem i z Dawidem Skorupą. Ja wskoczyłem do wody, bo umiałem pływać, ale oni mi pomagali. Oni mi podawali z brzegu gałąź, oni mnie ubezpieczali, oni wyciągali z wody. I te dzieciaki i mnie, kiedy byłem zmęczony. On nie koncentruje się na sobie. On nie uważa, że on jest bohaterem, tylko mówi my. Raczej unika rozgłosu. Raczej człowiek, który uważa, że to jest normalne, co on zrobił i ten cały rozgłos medialny wokół tego to jest taki trochę może niepotrzebny. Z drugiej strony wiem, że się cieszy, że w sercu, w duszy jest taki zadowolony z siebie, że takie coś zrobił. On nie kalkulował, on po prostu usłyszał wołanie o pomoc i odpowiedział na nie. Najbardziej go bolało słowa jednego z mężczyzn, który powiedział mu: nie pójdź po tego drugiego chłopca, zostaw, nie warto, to bez sensu. To było dla niego najgorsze. On nie uważał, że jego czyn jest bohaterski, że on zrobił coś nadzwyczajnego. Stwierdził, że no, on zrobił to, co każdy powinien zrobić. Bardzo jestem dumna z syna i wiem, że są ludzie w naszym społeczeństwie, jest młodzież, która umie reagować pozytywnie. Są dzieci naprawdę wspaniałe i między innymi w nich jest Adam. Także jestem bardzo szczęśliwa i dumna z syna.